Według prognozy przygotowanej przez Ewę Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę do zachodu słońca nad przeważającym obszarem kraju niebo będzie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Na północnych krańcach Polski przewidujemy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotne opady śniegu. Także na krańcach południowych zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami śniegu. Między tymi strefami, czyli szeroko rozumianym centrum, będzie pogodnie, wręcz słonecznie i bez opadów. Jeżeli chodzi o temperatury, to obecnie w Gorzowie jest minus 7 stc, od minus 4 do minus 5 stc w centrum, do plus 1 stc nad morzem i z każdą godziną będzie coraz chłodniej, powiedziała Ewa Łapińska. W nocy na krańcach północnych i południowych kraju będą utrzymywały się przelotne opady śniegu. Będzie mroźnie. W strefie obejmującej południe województwo zachodniopomorskiego, północne rejony lubuskiego i wielkopolskiego oraz część Kaszub, temperatura może spaść do minus 18 do 20 stc, około minus 20 stc należy spodziewać się w rejonach podgórskich. W centrum Polski termometry wskażą od minus 10 do minus 13 stc, na Suwalszczyźnie minus 7 do 8 stc, a nad samym morzem minus 4 stc wiał będzie słaby wiatr z kierunków zachodnich. Świętokrzyskie. Ostrzeżenie IMGW przed silnym mrozem obowiązuje od godziny 21.30 w sobotę do 8.30 w poniedziałek. Meteorolodzy prognozują temperatury minimalne w nocy od minus 15 stc do minus 12 stc, lokalnie do minus 16 stc. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 5 stc do minus 3 stc. Wiatr o średniej prędkości od 5 km godzina do 15 km godzina. Foto IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85%. Alert obejmuje całe WOI świętokrzyskie. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej materiału wideo. Śląsk. Jak przekazał w sobotę Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, krakowskie biuro prognoz IMGW wydało obowiązujące od sobotniego wieczora do poniedziałkowego poranka ostrzeżenie przed silnym mrozem, dotyczące dwóch części województwa śląskiego, północnej i południowej. Ostrzeżenie dotyczące Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego dotyczy prognozowanej temperatury minimalnej w nocy od minus 15 stc do minus 12 stc, lokalnie do minus 16 stc, a także temperatury maksymalnej w dzień od minus 5 stc do minus 3 stc. Przy wietrze o średniej prędkości od 5 km godzina do 15 km godzina. Z kolei ostrzeżenie dotyczące Bielska Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego dotyczy prognozowanej temperatury minimalnej w nocy od minus 18 stc do minus 16 stc, lokalnie do minus 20 stc, a także temperatury maksymalnej w dzień od minus 9 stc do minus 6 stc przy podobnym wietrze. Foto IMGW. Małopolska. Ostrzeżenie obowiązuje na południu Małopolski w powiatach tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, suskim. Prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych temperatur to 85%. Silny mróz od minus 15 do minus 12 stc, a lokalnie do minus 16 stc, IMGW prognozuje także na północy i wschodzie Małopolski, w powiatach miechowskim, tarnowskim, dąbrowskim i pruszowickim. Tu ostrzeżenie o 85% prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska także obowiązuje od soboty wieczorem do poniedziałku rana. Wielkopolskie. Instytut podał, że w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od minus 17 stc do minus 15 stc. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od minus 6 stc do minus 3 stc. Prognozowany jest także wiatr o średniej prędkości od 5 km godzina do 10 km godzina. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80%. Początkowo alertem zostały objęte cztery powiaty północnej Wielkopolski: Chodzieski, Czarnkowsko-Trzcianecki, Pilski i Złotowski. W sobotę wieczorem IMGW wydał kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrożach, obejmujące pozostałą część województwa wielkopolskiego. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści.